Cześć, z tej strony Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w noworocznym odcinku. Dzisiaj bierzemy sobie na tapetę jakże interesujący wiele osób temat odchudzania. Nowy rok, często mówimy nowa ja, nowe postanowienie noworoczne. Oby, jeżeli takie macie, się one spełniły, bo różnie to z tymi postanowieniami bywa. I dzisiaj porozmawiamy sobie o redukcji wagi i o tym, co badania naukowe z ostatnich lat, co nauka potwierdza, co mówi, co jest skuteczne i rzeczywiście na co warto się zdecydować, jeżeli chcemy w roku 2022 wreszcie zgubić te zbędne kilogramy. Zapraszam. Ja zawsze staram się rzetelnie podchodzić do wszelkich tematów związanych ze zdrowiem, szczególnie z odchudzaniem, ponieważ w internecie możemy przeczytać wiele rzeczy, papier też przyjmie wszystko, blogi też przyjmą wszystko i warto rzeczywiście popierać to jakimiś opracowaniami naukowymi, no i także oczywiście własnym doświadczeniem. Ja też jakby doświadczeniem w pracy z moimi podopiecznymi na przestrzeni już tych kilku dobrych lat wiem, co działa lepiej, a co gorzej. No i jakby mamy też podłoże pod to oczywiście biologiczne, fizjologiczne, więc to wszystko są ważne elementy. Chciałam Wam dzisiaj podać jakby konkretne źródła, które będą w opisie filmu, właśnie dotyczące badań, dotyczące też metaanaliz, co jest ważne, które pokazują, co sprawdza się, jeżeli chodzi o odchudzanie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale prawie 3 miliony ludzi na świecie każdego roku umiera z powodu otyłości. Otyłość niestety jest plagą dzisiejszych czasów, co oznacza, że mimo po prostu miliona diet cud, nie do końca w większości osób się udaje schudnąć, a nawet jeżeli chudniemy, to jak pokazują badania, po mniej więcej 12 miesiącach ta waga już z powrotem wraca albo nawet wraca z efektem jojo. Zanim przejdziemy do badań, chcę Wam tylko powiedzieć, że jeżeli chcecie skutecznie schudnąć i zaraz Wam powiem, dlaczego jest to połączone jakby z wynikami badań, to możecie też w opisie filmu sięgnąć i zobaczyć mój kurs o redukcji wagi, o ketoredukcji, z którego skorzystało już bardzo, bardzo wiele osób i mam go w tym momencie dla Was w naprawdę promocyjnej, super cenie. I co ważne, jest to kurs miesięczny, ale macie do niego dostęp przez 12 miesięcy, bo właśnie chciałabym, że jeżeli już decydujesz się na odchudzanie, a może robisz to po raz kolejny, to niech to będzie po raz ostatni i niech ta niższa waga zostanie z Tobą na zawsze, bo na tym powinno nam zależeć. Dlatego też dostęp do kursu jest roczny, aby zaplanować sobie nie najbliższy miesiąc, ale zaplanować sobie, że nasz najbliższy rok, ten 2022 rok, to jest mój rok, rok mojego sukcesu, jeżeli chodzi o tą wymarzoną wagę czy sylwetkę. No dobrze, to przechodzimy do badań. To będą badania z 2020 roku, to też wcześniejsze, ale też z 2021 mamy kilka metaanaliz. I żeby nie skupiać się na każdym badaniu pojedynczo, to przedstawię Wam takie podsumowanie, a z poszczególnymi badaniami możecie się zapoznać w opisie. Przede wszystkim już od kilku dobrych lat badania pokazują, że najskuteczniejsze w redukcji wagi są diety, które mocno ograniczają jeden ze składników pokarmowych. Czyli albo diety niskowęglowodanowe, czyli czy to ketogeniczne, czy Atkins, czy low carb itd., itd., albo diety niskotłuszczowe. One również, jak pokazują badania, jakby są najskuteczniejsze właśnie jedne i drugie, takie jakby bardziej rygorystyczne w tych makroskładnikach, są skuteczne w utracie wagi, szczególnie w przeciągu pierwszych 6 miesięcy. Jak pokazuje większość tutaj porównań, dieta niskowęglowodanowa, czyli dieta tutaj akurat na przykład w 2020 roku, dieta Atkinsa była wzięta na tapetę, na niej chudnie się trochę więcej niż na wszystkich pozostałych, czyli też tych niskotłuszczowych, bo jest to około 5,5 kg.
średnio oczywiście i wiadomo, to wszystko uśredniamy. Natomiast są też badania i metaanalizy, które pokazują, że jeżeli ktoś ma problem z cukrzycą, z insulinoopornością, czyli ogólnie mówiąc z gospodarką cukrową, to w takim wypadku zdecydowanie lepiej sprawdza się dieta niskowęglowodanowa, czyli nasza dieta ketogeniczna. Jeżeli jesteście ze mną tutaj dłużej, to doskonale wiecie, o czym mówię. I rzeczywiście dieta z ograniczeniem węglowodanów sprawdzi się lepiej, dlatego że osoba, która ma problem z metabolizowaniem tych węglowodanów, z wyższym poziomem glukozy i insuliny we krwi, no to na diecie wysoko węglowodanowej tak dobrze się nie odnajdzie. I to, co pokazują badania, a też to, co pokazują takie raporty, kiedy rozmawia się z ludźmi, ci ludzie albo wypełniają takie analizy swoje i po prostu podają różne rzeczy związane z dietą, to okazuje się, że to, co jest dużym plusem diety ketogenicznej, to to, że łatwiej jest na niej wytrwać. Ponieważ nie trudno jest obniżyć kaloryczność komuś i większość osób, no chyba, że są poważne problemy hormonalne, na takiej diecie z obniżoną kaloryką będzie chudnąć, ale właśnie później z czasem ten spadek wagi jest coraz mniejszy, a później wręcz jest zastój i nieraz efekt jojo. Dlatego, że nie tylko kalorie są ważne, ale ważna jest również nasza gospodarka hormonalna i nasz metabolizm. A w takim wypadku, jak tylko ograniczamy kalorie, to w naszym organizmie działają takie mechanizmy, no bo odczuwamy głód, które starają się tak zmniejszyć nasz metabolizm, żeby dojść do tego poziomu kalorycznego, albo tak bardzo chce nam się jeść, tak bardzo wzmaga się ten nasz głód, że potem z nawiązką to po prostu sobie odbijamy i po prostu jemy dużo, dużo więcej. I dlatego ten sławny efekt jojo. Dlatego najlepsze żywienie będzie takie, kiedy my rzeczywiście możemy ograniczyć kaloryczność, ale następuje to spontanicznie, następuje to z brakiem poczucia głodu, czyli nie chodzimy ciągle głodni. I właśnie na dietach niskowęglowodanowych, na dietach ketogenicznych tego uczucia głodu, jeżeli one są dobrze skomponowane, nie ma. Dlatego, że grelina, czyli właśnie ten hormon tak zwany głodu, nam się obniża i także, co jest moim zdaniem w ogóle kluczowe i najważniejsze pod kątem sukcesu osób, które chudną na keto, a wcześniej przez wiele, wiele lat nie mogły chudnąć, stosowały różne diety i po prostu waga stała albo wręcz szła w górę, jest to fakt, że obniża nam się poziom insuliny i obniża nam się poziom glukozy. A to są takie dwa wskaźniki, które jeżeli są nisko w naszym organizmie, to świadczy to o tym, że my możemy zrzucać tkankę tłuszczową. O tym mówiłam już w wielu filmach, dlatego nie będę się powtarzać, ale rzeczywiście jest to też potwierdzone badaniami. Ale badania z ostatnich lat również pokazują, że IF, czyli intermittent fasting, czyli jakby nie restrykcja kaloryczna, a zamknięcie swojego żywienia w oknie, czyli jedzenie w krótszym okresie czasu w ciągu doby, też przynosi bardzo fajne efekty, jeżeli chodzi o redukcję wagi. I znowu, no według mnie zdecydowanie łatwiej IF stosować, jeżeli jesteśmy na low carbie czy na diecie ściśle ketogenicznej, bo wtedy nie chce nam się tak jeść i możemy jeść rzadziej, większe porcje. Także to też jest bardzo dobre i to pozwala nam obniżyć poziom insuliny na stałe i także poziom glikemii. Więc IF jest czymś bardzo fajnym, ale w zeszłym roku pojawiło się też wiele badań pokazujących, że ważne w wielu przypadkach jest również to, kiedy jemy, a nie tylko przez jak krótki okres czasu, czyli synchronizacja z naszym cyklem dobowym, z naszą chronobiologią i tak zwane właśnie early time restricted feeding, o tym już mówiłam kilka razy, czyli jedzenie w pierwszej połowie dnia, wtedy kiedy jest jasno, wtedy kiedy się wybudzamy, to jest według wielu naukowców najlepsza pora do jedzenia. Kolejna sprawa, i to też
przewija się w większości publikacji naukowych, zdecydowanie lepsze efekty osiągają osoby, które razem z dietą również mają aktywność fizyczną. Rzeczywiście, na keto nie zawsze ona jest konieczna, żeby chudnąć, ale na pewno je rezultaty są o wiele lepsze, jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, jeżeli mamy trening. Wiele badań pokazuje, że to trening siłowy, ten, kiedy następuje rekompozycja, czyli zamieniamy tkankę tłuszczową na masę mięśniową, wtedy jakby najbardziej sprzyja taka sytuacja również redukcji wagi. Więc trening siłowy jak najbardziej Wam w tym nowym roku polecam. I kolejna rzecz, i na to też jest coraz więcej badań w ostatnich latach, to właśnie wpływ tego, czy jesteśmy wyspani, jaka jest jakość naszego snu na redukcję wagi, a także stres i cała jakby sprawa zarządzania tym stresem. Jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli nasz organizm jest w takim cały czas w takim alercie, w takim niebezpieczeństwie, coś się dzieje, niepewności, no to wtedy też ta redukcja wagi będzie niestety utrudniona. Także to są rzeczy, które potwierdzają badania naukowe i dlatego, jak widzicie, tych aspektów odchudzania jest bardzo wiele. I ja też z tego powodu stworzyłam kurs Schudnij na Keto, w którym nie tylko dostajecie ode mnie jadłospis. On tam też jest i on jest oczywiście ważnym elementem. Są tam też zasady komponowania posiłków, jeżeli nie chcemy korzystać z gotowego jadłospisu właśnie na redukcji. Ale to jest jakby cały szereg kilkudziesięciu filmów dotyczących różnych aspektów odchudzania, połączonych z badań, jakby z potwierdzeniem naukowym, tak? Również z moją praktyką, ale także z badaniami naukowymi, ponieważ jak widzicie, nie tylko dieta ma tutaj znaczenie i dlatego bardzo mnie cieszą takie właśnie opinie, czyli nie tylko informacje od Was, że na przykład i to zarówno kobiety, jak i mężczyźni chudną w ciągu tego pierwszego miesiąca od kilku do kilkunastu kilogramów, ale ja Wam przeczytam tutaj opinie, które dostaję na skrzynkę mailową dotyczące zupełnie innego aspektu. Na przykład ten kurs jest jedyny w swoim rodzaju, ma taką moc motywacji, że nie mam wątpliwości, że przejdę go do końca. Czyli właśnie to wsparcie mentalne, które jest tak ważne, żeby wytrwać i żeby nie było właśnie tego efektu jojo, żeby pracować nie przez 2 tygodnie na swój sukces i potem uważać, że już wszystko na pewno będzie super, tylko przez dłuższy czas. Albo opinia, dziękuję bardzo, chciałam powiedzieć, że dziennik pozytywnego nastawienia jest dla mnie najważniejszym elementem, którego brakowało mi do mojej układanki na drodze do schudnięcia. Dwa tygodnie za mną i minus 3,1 kg. A napisała ta osoba, która miała wiele chorób współistniejących i insulinooporność między innymi. Także dziennik pozytywnego nastawienia, czyli właśnie ten element takiej pracy z własnymi przekonaniami, które jest w kursie. To są bardzo istotne rzeczy. Także jeżeli macie ochotę dołączyć do mojego kursu Schudnij na Keto, zapraszam serdecznie do opisu filmu. Ale tak czy inaczej, jeżeli Twoim marzeniem, Twoim celem, który chcesz zrealizować w tym roku, jest redukcja wagi, to pamiętaj o tych ważnych elementach, które są potwierdzone, które nie są wyssane z palca i rzeczywiście dopasuj do siebie i pamiętaj, że metodą dobrych nawyków, małych kroków, być może wyzwania, które tydzień temu we wtorek ogłosiłam i możesz pobrać sobie PDF-y właśnie do pracy z własnymi przekonaniami, nawykami, to właśnie taka metoda małych kroków, patrzenie nie na za miesiąc, ale na cały najbliższy rok i rozłożenie sobie tego na krótsze cele jest to na pewno najlepsza droga i tego właśnie Ci życzę. Dziękuję serdecznie za dziś, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!